Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć. Sobie czytam tutaj, że już jesteście. Poczekajcie, zobaczymy, kto dzisiaj był pierwszy. Nie, chyba się nie przeklikam. O, dzisiaj była godzina. Jest. Iwona była. 7:50. Dzień dobry, kawka już zrobiona, czekam na audycję. Cześć, dzień dobry. A ja widzę, nie widzę, ile nas jest, wiesz? Nie widzę tego w ogóle, nie wyświetla mi się to. Czasem sobie patrzę właśnie, czy się już zebraliście, czy jest już taka grupa nasza tutaj kawkowa. Przypominam Wam, kochani, że ten, że jesteśmy już, mamy grupę na Facebooku, nazywa się Kawka 15. Już chyba większość z Was tam jest, ale gdyby ktoś dzisiaj dotarł i nie wiedział, że jest taka... Wy nie widzicie, ile jest osób, dlatego że... O, teraz widzę wszystko. Wy nie widzicie, ile jest osób, bo ja streamuję to na różnych, w różnych mediach, naszych social mediach, na LinkedInie, na Facebooku, na YouTubie. Teraz jeszcze jesteśmy na YouTube, na Facebooku programu Równać Szanse, o którym dzisiaj będziemy trochę rozmawiać właśnie. Więc też jak zapraszam gości, to czasami ich podłączam ze swoimi social mediami. Także wy widzicie tylko tyle osób, które jest z danego źródła. A ja i tak wszystkich przeganiam na YouTube'a, bo mi jest lepiej, jak wy przychodzicie do mnie z YouTube'a. A tak w ogóle właśnie na Facebooku mamy już swoją grupę, tam wrzucacie różne fajne rzeczy, w ogóle bardzo dziękuję, że tam jesteście i w ogóle dziękuję, że się tak fajnie przedstawiacie, bo to dla mnie też jest w ogóle wspaniałe, że mogę was zobaczyć i poznać i wasze psy, i wasze rodziny, i miejsca, w których jesteście, także to jest ekstra. Zapraszam was na tą grupę, grupa się nazywa Kawka 15, dokładnie, jest taki baner Kawkowicze i tam jesteśmy my wszyscy. Dokładnie. Daniel tutaj dzisiaj wyświetla, przygotowany od rana, skoncentrowany, bo dzisiaj będziemy o ważnych rzeczach, słuchajcie, rozmawiać, ale zanim zaproszę naszego ważnego, fajnego gościa i porozmawiamy o młodych ludziach po prostu i o młodzieży, ale młodych ludziach i o tym, co się dzieje i o programie Równe Szanse, który robi wspaniałe rzeczy dla naszej młodzieży, dla młodych ludzi, żeby mogli dobrze wystartować w to trudne, dorosłe życie, to jeszcze chciałam właśnie was przywitać i zapytać, co dobrego zrobiliście wczoraj dla siebie. Ostatnio gdzie jakoś nam umknęło to pytanie, tyle mieliśmy fajnych tu gości, tyle fajnych tematów. Ja dzisiaj pobiegłam rano, więc się nagrałam wam. Jeżeli będzie mi zawieszało, to się przerzucę na, słuchajcie, na inny internet, bo od rana nam coś tutaj się dzieje z internetem, mimo że to jest już u nas usprawniony system. Ale powiedziałam, że ponieważ pracuję do wieczora, to pomyślałam sobie, że dzisiaj pobiegnę, muszę mieć dużo energii, bo dzisiaj ważne tematy, ponieważ ja dzisiaj, słuchajcie, o godzinie 17 będę to jeszcze powtarzać, bo będę was zapraszać na to. Prowadzę taką bardzo fajną debatę na Onecie, na Facebooku i na YouTubie Onetu i na stronie głównej też i na Facebooku programu Równać Szanse, które też, na który was zapraszam, ponieważ dzisiaj będzie debata dotycząca właśnie zdrowia psychicznego młodzieży, w ogóle młodych ludzi. Debata się nazywa Dorośli kontra kryzys młodych. Czyli jak my możemy właśnie wspomagać młodych ludzi w trudnych czasach, w których przyszło im żyć. Bo jak sobie tak, słuchajcie, pomyślimy o tym, że ci młodzi ludzie wzrastają w trochę dziwnych czasach i to nie jest dziwne czasy pod tytułem, że coś się wydarzyło przez miesiąc, a potem minęło, tylko byli uczestnikami COVID-u przez 2 lata, czegoś kompletnie, czego się sami baliśmy, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Zamknęli ich w domach w czasie, w którym oni najbardziej potrzebują, żeby ich nie zamykać w tych domach. Więc to jest taki kontekst rozwojowy też bardzo ciekawy i myślę, że tak za jakiś czas się tak naprawdę dowiemy, jak to się odbiło na rozwoju na różnych etapach życia dzieci, bo wiecie, dla nas 2 lata to jest nic, ale dla takiego 10-latka 2 lata, no to jest wejście w okres dorastania za chwilę, więc to jest w ogóle kluczowe, to jest przejście z jednego etapu rozwojowego do kolejnego etapu w dziwnych warunkach. Więc to też jest bardzo ciekawe, no potem wojna w Ukrainie, teraz kryzys w naszym kraju, więc no, jakby to są dziwne czasy, czasy, które są dla nich trudne, ale są też oczywiście szansą, bo ja zawsze mówię, że kryzysy są szansą, ale widzicie, zaczęłam gadać merytorycznie, zapytałam was, co zrobiliście dobrego dla siebie, więc widzę, że medytowaliście, strzelaliście z łuku, dobrze,
Gosiu, pięknie wyglądasz, dziękuję bardzo. Też sobie to przeczytam, żebym sobie coś dobrego dla siebie zrobić. Tu się wystroiłam, takie kolczyki dostałam to od was wszystko, dostałam te wisiorki po evencie naszym wspólnym, dostałam prezenty różne. Tylko eventy robić, prezenty zbierać. Ale mam taką grupę, że no, że najfajniejszą. Kupiłaś sobie książkę z mojej biblioteczki. Ja też wczoraj, słuchajcie, odebrałam w ogóle wczoraj wyniki swoje i one były dobre, więc się bardzo cieszę. Odczułam ogromną ulgę, bo jak wiecie, od 3 tygodni czekałam na te wyniki i poszłam sobie kupić do antykwariatu. Właściwie to nie był antykwariat, tylko na Chmielnej w Warszawie jest taki pan, co zawsze stoi od lat z książkami. I kupiłam sobie poezję, żeby wam czytać wieczorami, więc kupiłam sobie takie stare, pachnące książki. Zrobiłam sobie taki prezent. No i też zjadłam dużo różnych dziwnych rzeczy po drodze, bo pomyślałam sobie, że muszę zainaugurować, zacelebrować sobie ten moment odebrania wyników. Także, ale nadal jestem ekspertem od jelit, więc już wam wczoraj powysyłałam mnóstwo informacji dotyczących, jak zrobić badanie, gdzie się pójść na. Wszystkim tym, którzy, wiecie co, ja się przerzucę teraz na inny internet, bo jednak nie może tej rozmowy mi ucinać dzisiaj. Zaprosiłam Michała Romanowskiego, który jest wspaniałym nauczycielem i trenerem, edukatorem, ale też trenerem programu Równe Szanse, z którym dzisiaj będę też rozmawiać wieczorem, po południu, o 17:00, właśnie w tej debacie. W tej debacie właśnie zapraszam Was jeszcze raz na tą debatę, bo tak mi trochę urwało temat. Debata będzie streamingowana, czyli będziecie mogli ją oglądać na stronie głównej Onetu, na YouTubie Onetu, na Facebooku programu Równe Szanse. I będzie mnóstwo gości. Będę nie tylko ja i Michał, którego za chwilę poznacie i na pewno polubicie tak jak ja, ale będą również Martyna Wojciechowska, która zrobiła raport Mądrych Głów, z Joasią Flis, którą już poznaliście kiedyś. Joasia, psycholożka, bardzo fajna. No i będzie bardzo wielu ekspertów. Tam będzie chyba z 5 rozmów na temat w ogóle startu młodych ludzi w życie, na temat ich zdrowia psychicznego, na temat naszej roli dorosłych. Więc zapraszam Was na tą debatę. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, wydaje mi się, jestem pewna, że to będzie bardzo ciekawe. I dlatego dlatego dzisiaj zaprosiłam Michała, żeby rano Was zachęcić do tego tematu, ale też, żeby porozmawiać właśnie o tym, jak wspierać młodych ludzi. Ja bardzo głęboko wierzę w ogóle w nauczycieli. Jak wiecie, to jest mój wymarzony zawód. Miałam być nauczycielką polskiego. I w ogóle uważam, że nauczyciele to jest super ważne. To są osoby znaczące, jak to się mówi w psychologii rozwoju dla młodych ludzi. Bardzo ważne. Nadal bardzo ważne, chociaż mają pod górkę. I naprawdę nikt oprócz nich nie wie tak dużo o młodych ludziach, o tym, jak z nimi być, pracować. Myślę, że nauczyciele naprawdę wiedzą najwięcej. Oprócz nas, rodziców, którym nam się wydaje, że my wiemy, a tak nie do końca wiemy. Stąd pomyślałam, że sobie pogadamy. Michał jest od początku w programie, w tym programie Równe Szanse i też zna bardzo dobrze wszystkie raporty i całą właśnie tematykę dzisiejszej debaty i pomyślałam, że sobie właśnie o tym porozmawiamy. Czy debatę można potem obejrzeć, w sensie nie na żywo? Na pewno będzie można ją obejrzeć na YouTubie, na przykład Onetu. Zresztą Michał pewnie będzie wiedział, a może nie będzie wiedział, ale będzie wiedział wiele innych rzeczy. Michał, ja cię już wpuszczę może, bo ja tak mogę gadać, takie przedługie wstępy często robię. Cześć. Dzień dobry, cześć. Fajny wstęp, chętnie bym dalej słuchał. Gosia. A ty jesteś nauczycielem czego? Jestem nauczycielem języka polskiego, spełniłem twoje marzenie. A czy ty wiesz, że ja się obraziłam na te studia, bo ja zdawałam po liceum na polonistykę i zabrakło mi 2 punktów na studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim. I się wściekłam po prostu, bo ja tam, wiesz, jakieś konkursy literackie, te sprawy, lubiłam zawsze poezję, pisałam, w ogóle robiłam różne rzeczy. I mi się noga podwinęła i słuchaj, i w ogóle tak z łachy poszłam na tą psychologię, na SWPS-ie, tak totalnie z łachy. Pamiętam, obrażona przez cały rok w ogóle na tą psychologię, dopóki się nie zaczęłam nią interesować. I w kolejnym roku, słuchaj, dostałam się w ogóle na dzienne i zaczęłam studiować. I jak w momencie, w którym miałam zderzenie, wiesz, tam było mnóstwo ciekawych, no jednak psychologia jest łatwiejsza w sensie w studiowaniu moim zdaniem, bo ja miałam na pierwszym. Widzisz, to jest bardzo profesjonalnie u mnie i patrz, dzisiaj nie wiem, co się Ale to dzieje. jest świetne. Ja to w ogóle, to jest
To są fuck-upy, jakie ciągle po prostu mogą mi się zdarzać na różnych spotkaniach, na które jestem zapraszany. To jest cudne. Róbmy tak częściej. Gosia, tak ucięło mi trochę ciebie, zanim doszłaś do końca historii związanej z wyborem, czy też nie, raczej bo to powiedziałam, to jest ważne, że jak na pierwszym roku dostałam wstęp do słownika języka polskiego jako wiesz, przedmiot, to wymiękłam po prostu. Jak już miałam porównanie, to sobie pomyślałam, nie, no nie, ja chyba tam jednak zostanę na tej psychologii. Tak to się wydarzyło. Wiesz, ja w ogóle sądzę, że bycie nauczycielem, czy też raczej studiowanie kierunku pedagogicznego powinno odbywać się równolegle ze studiowaniem psychologii, bo ten zawartość różnych rzeczy związanych z psychologią na kierunkach pedagogicznych jest zdecydowanie za mała. No i też zbyt wolno zmienia się treść tych zajęć w stosunku do wymagań współczesności naszego tu i teraz. Takie jest moje wrażenie. I trochę jest tak chyba, że te kompetencje nauczycieli, one muszą się poszerzać ze względu na problemy, z którymi się zderzają po prostu. I że w tej samotności, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, ja bardzo wnikliwie przejrzałam te materiały, o których, i w ogóle tematy, o których dzisiaj będziemy na debacie też rozmawiać. I takie słowo rzeczywiście, które gdzieś tam mi jakby się wyzierało z tych wszystkich treści, wypowiedzi, raportów, no to takie słowo samotność. I tak sobie pomyślałam właśnie, wiesz, jak ważną osobą jest w ogóle nauczyciel w życiu młodych ludzi. Naprawdę, mimo iż system tego nie ułatwia, to jednak jest to, wiesz, taka osoba, która, ja często mówię, jak prowadzę zajęcia z nauczycielami, jak mi się zdarza, ostatnio rzadziej, ale teraz już wracam, to też właśnie to, że jakby oni naprawdę mają wielką moc, bo taki nauczyciel może uratować, wiesz, życie takiego ucznia, kiedy coś zauważy, kiedy zwróci uwagę, kiedy podejdzie, kiedy powie trzy ważne zdania do niego. I naprawdę ma wielką moc, bo jednak jest bardzo obecny w jego życiu, często łata dziury jeszcze poza wszystkim, często wie coś, czego rodzice nie mogą nawet wiedzieć, więc ta rola jest ogromna. Masz takie poczucie, że ona jeszcze, jakby, że jeszcze większą odpowiedzialnością jesteście obarczeni niż wcześniej, ze względu właśnie na to, jak dzisiaj czuje się młodzież i w jakich czasach przyszło im tutaj się rozwijać. To jest oczywiste, to jest takie pytanie, wiesz, w którym ja słyszę tezę, z którą się oczywiście w pełni zgadzam i wywołałaś wiele różnych czynników, które na tę rolę nauczyciela jakby wpływają i oddziaływują i pojawiło się to słowo system w twoich słowach, system, powiedziałaś, tego nie ułatwia, to jest eufemizm, powiedziałbym, że system został tak zaprojektowany, żeby wręcz utrudniać nauczycielom i nauczycielkom pracę, ale też, żeby bardzo często, mimo dobrej woli nauczycieli i nauczycielek, bardzo często godzić w młodych i jakby robić im źle. Takie jest moje zdanie. Więc to, co powiedziałaś o roli nauczyciela, ja bym jeszcze uzupełnił o taką refleksję, że jakby odwracając to, że niezależnie od przyczyn, myślę, że nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, znaczy mam nadzieję, żeby nie było smutno, bardzo często nauczyciele ten ogromny pakiet możliwości, którymi dysponują, bardzo często mogą jakby wykorzystać w dobrej wierze przeciwko młodym i bardzo często mogą powiedzieć rzeczy, zrobić rzeczy, które ci młodzi później po latach wspominają. Rozmawiam ostatnio z rodzicami moich uczniów i uczennic i oni mówią o tym, jak pamiętają, cytują mi rzeczy, które pamiętają z zajęć w szkole, z lekcji, wszystkie niefajne teksty, które słyszeli od nauczycieli i myślę sobie, że niektórych tych nauczycieli znam. Wiem, że nie są złymi ludźmi, wiem, że robią dobre rzeczy, ale jednak jakoś tak się dzieje, że w tym ekosystemie wymyślonym nam przez system tak zwany, robimy rzeczy czasami naprawdę bardzo, bardzo niefajne, właśnie korzystając z tej mocy, o której mówisz. I to jest, to powinno być równoważone przez dokształt, przez tę ciągłą jakby świadomość tego, że powinniśmy rozwijać, wzbogacać narzędzia, podążać z duchem czasu. No z tym dokształtem też w szkole bywa różnie. No tak, tylko wiesz, ja też pamiętam, że każde słowo, które mnie ukształtowało i zroniło w szkole, pamiętam, że pani od matematyki powiedziała do mnie, ty to na pewno będziesz młodą matką, bo się tak wdzięczysz. Wiesz, to... A ja raczej byłam dobrą uczennicą, zaangażowaną i tak dalej, a że się wdzięczyłam, to wiesz, każdy narcyz tak ma, nie? Od początku, więc jakby... Ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że ja później tą panią od matematyki szkoliłam.
Ona nie wiedziała, że ja to ja w ogóle. Ona nie wiedziała, że ja, to znaczy byłam na konferencji i miałam szkolenie takie dla nauczycieli. Ona przyszła i była moją najwdzięczniejszą odbiorczynią. A ja miałam cały czas z tyłu głowy te słowa, które ona mi powiedziała, wiesz? I ja jej to powiedziałam na koniec, żeby tego nie robiła nigdy i że ja jej to mówię, bo ja sobie poradziłam. Ale takie słowa mogą być zwrotne po prostu w życiu tego młodego człowieka. Ale po drugiej stronie, wiesz, jestem wdzięczna mojej pani od polskiego, Beacie Rudnickiej, którą do dzisiaj pamiętam, chyba to jest jedyne nazwisko, które pamiętam, która, wiesz, spowodowała, że ja pokochałam literaturę, która mnie wychowała na Małym Księciu. Wiesz, no to jest, wiesz, to pamiętam jej lekcje życia de facto, więc też po drugiej stronie są wspaniali nauczyciele, którzy jak nie zatracą tego czynnika, tej pasji, tego czynnika ludzkiego, to naprawdę robią piękne rzeczy i naprawdę mogą zmieniać życie tych młodych ludzi, prawda? Tylko słuchaj, tylko kurczę, dlaczego tak jest, że w prawie 600-tysięcznym gronie nauczycieli i nauczycielek my cały czas od iluś tam dekad, obojętnie z kim rozmawiamy, z reprezentantem jakiegokolwiek pokolenia, cały czas mówimy tylko i wyłącznie o charyzmatycznych indywidualnościach, jednostkach. Dlaczego tak jest? No przecież tak być nie musi. Możemy zrobić coś takiego, co dzieje się w wielu różnych systemach edukacji za granicą, gdy fajne gremia złożone z ekspertów, ekspertek niekoniecznie związanych z polityką albo wręcz od nich oderwanych, pochylają się nad potrzebami społecznymi bardzo długo diagnozowanymi, a potem projektują fajne zmiany. Zmiany, które są długo wcielane w życie, długo realizowane i potem są też długo ewaluowane. No tylko my nie żyjemy w kraju edukacjocentrycznym, też chyba powinniśmy to powiedzieć. I to też myślę, że w naszej rozmowie będzie słyszalne, gdy będziemy mówili o równe szanse, gdy będziemy mówili o tym, w jakim konflikcie tkwi szkoła na przykład z rodzicami, jak na tym cierpią właśnie młodzi, którym trudno jest towarzyszyć, gdy pewne systemy wartości oferowane im w szkole, czy też przez tych wyjątkowych nauczycieli, o których powiedziałaś, czy w ogóle przez szkołę, rozjeżdżają się drastycznie z oczekiwaniami rodziców wobec dziecka, tymi oczekiwaniami jak artykułowanymi w domu. No, ciężko to robić w takim, wiesz, stanie ciągłego konfliktu, a mam wrażenie, że konflikt, który na różne sposoby ja obserwuję w życiu społecznym na co dzień, no też stał się takim elementem życia codziennego szkoły, nad którym bardzo często przechodzimy do poziomu, do porządku takiego, wiesz, no, do codzienności. W ogóle, gdy wspomniałaś o swojej nauczycielce matematyki, pomyślałem jeszcze, że chciałbym skończyć tę myśl z wcześniej, mówiąc o, gdy mówiłem o nauczycielach, ja sądzę, że takim obowiązkową rzeczą, która powinna być oferowana ludziom wchodzącym do zawodu, poza treningiem interpersonalnym, powinna być koniecznie, no i superwizją, której też nie ma, mamy coś w rodzaju jakiś stażu i praktyk, no ale w zasadzie do zawodu może wejść każdy i to też nie jest okej. Okay. Ale powinno być coś takiego, jak taka, nie wiem, czy szkolenie, czy warsztat, który będzie pozwalał ludziom na to, żeby rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Ja sądzę, że w ogóle komunikacja to jest jedna z najsłabszych kompetencji ukształtowanych systemowo wśród nauczycieli. I to jest mój ból. Szczerze mówiąc. Taka komunikacja w postaci na przykład, komunikacja w relacji z dorosłym na przykład, taka komunikacja polegająca na tym, na mówieniu nieprzemocowym, na mówieniu nieatakującym, ale też na rozbudowywaniu aparatu pojęciowego, którym my dorośli opisujemy młodych ludzi. Mamy 2023 rok, lubię to mówić, słuchaj, no nie czuję się wtedy naprawdę mieszkańcem XXI wieku, a ciągle nauczyciele, nauczycielki zbyt często w moim odczuciu mówią do rodziców, zdolny, ale leniwy. No, powracają te wszystkie frazy, które znamy od miliona lat, które naprawdę w ogóle nijak się mają do rzeczywistości, ale które też pokazują, że rodzice przychodzący do szkoły i oczekujący tego, że my będziemy ekspertami, którzy mimo wszystko pokażą pewne rzeczy, pokażą metody, strategie, ale też system czytania młodego człowieka, słyszą te same zdarte płyty od lat i tak dalej, wiesz, zdolny, ale leniwy. No nie wiem, wydaje mi się, że te szkolenia, które prowadzę z nauczycielami na przykład, które dotyczą wzmacniania umiejętności komunikacyjnych, czy też w duchu porozumienia bez przemocy, czy też w duchu innych skryptów, one bardzo często pokazują, że oczekiwanie ze szkoły jest jedno. I tu wracamy do konfliktu, o którym mówiliśmy. I zamykając ten wątek, mówiąc o tych oczekiwaniach, te oczekiwania sprowadzają się do jednego. Proszę dać mi narzędzia, które spowodują, że będę mógł trzasnąć o glebę roszczeniowym rodzicem. No właśnie, wiesz co, też rozmawiam bardzo dużo z rodzicami, mam sama dzieci, moja córka jeszcze jest w liceum, ale
to, co mną wstrząsnęło, to właśnie ostatnie rozmowy z dyrekcją i z nauczycielami, którzy powiedzieli, że, mówiłam ci to przez telefon, że nowym zjawiskiem jest to, że rodzice pojawiają się z prawnikami na przykład na zebraniach albo w dyrekcji, jakby załatwiają już sprawy, wprowadzając organy prawne. Wiesz, nie było tego, to już jest jakaś jeszcze kolejna, wiesz, kolejny szczebel, czy może nawet ściana, czy mur pomiędzy rodzicami, dyrekcją, nauczycielami, uczniami, no bo przecież my musimy budować, musimy te granice jakby powinny być jeszcze bliższe sobie, a nie stawiać kolejne ściany pomiędzy sobą i mury. Zobacz, znowu wracamy do dorosłych. Dorośli kontra kryzys młodzieży. Tak będziemy dzisiaj rozmawiali po 17, prawda? Zobacz, mówiąc o tym, jacy my fajni dorośli jesteśmy, dobrzy we współpracę, w mówienie językiem właśnie nieprzemocowym, językiem takim koncyliacyjno-porozumiewawczym, który skłania nas do tego, żeby no, zawrzeć szyki i zapomnieć o jakichś podziałach, a my ciągle po prostu szarpiemy się, zaspokajając swoje potrzeby, również konfliktu, w którym lubimy jakoś tkwić z jakiegoś powodu, zaspokajając kosztem młodych. Ale jak zobacz, my rozpoczęliśmy tę rozmowę, właściwie mieliśmy rozmawiać o młodych i zaraz będziemy o tym mówić, ale my jesteśmy, zobacz, cały czas w świecie dorosłych, nawet my podświadomie, no bo pewnie to nie jest przypadek, jakby jako główny problem wysuwamy walczących dorosłych na różnych frontach i tam w środku jest ten młody człowiek, który jakby jest w jeszcze większym zaognionym konflikcie tego całego systemu, w jeszcze większym zaognionym konflikcie z rodzicami, i jeszcze większej tej samotności wynikającej z tych wszystkich przyczyn, no bo wiesz, Michał, no naprawdę, tak jak mówiłam na początku, ty to wiesz, bo tego doświadczasz, a ja się temu przyglądam z boku, wiesz, to jest naprawdę bardzo ciekawy, ale też jakby jako wyzwanie kontekst rozwojowy dla tych dzieciaków. Wiesz, to co się działo w COVID-zie, jak się te role przewracały, jak te dzieci ginące z tych systemów, wiesz, dzieci, które nagle się pokazały w online bardziej, bo nie mogły w offline się przebić, prawda, więc w tej anonimowości pokazały się od zupełnie innej strony, potem wróciły z powrotem do tych garbatych ról, nie? Ale w ogóle jakby ten kontekst, który tak długo trwa, tego kryzysu, nie? Dzisiaj rodzice nie mają kasy, przez chwilę wszyscy się bali, że będzie wojna. No, jest to potężny, gigantyczny psychologiczny czynnik ryzyka i stąd jakby jeszcze te wszystkie, wiesz, raporty, które wychodzą, które są no, mega smutne, zatrważające, bo już pomijając to, że jakby temat samej samotności, to są stricte, wiesz, wskaźniki pokazujące wzrost zaburzeń psychicznych u dzieci, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, tych samobójstw u najmłodszych. To jest przerażające, jak ta granica się, wiesz, obniża. Ty dostrzegasz to w swojej pracy, jakby w szkole, w takim swoim własnym, osobistym doświadczeniu, że te dzieciaki się gorzej czują. Widzę przede wszystkim, kończąc temat dorosłych, mam nadzieję, niewspółpracujących dorosłych, którzy mimo tych alarmujących czynników, o których mówisz, mimo tych sygnałów, nie są w stanie połączyć kropek i odłożyć rzeczy, które nam wydają się istotne, żeby właśnie ruszyć na pomoc. A co widzę na co dzień? Widzę na co dzień przede wszystkim młodych zostawionych samych sobie. Na różne sposoby i to bez względu na to, jakby z jakich domów się oni wywodzą, mówiąc językiem trochę takim, nie wiem, może... mam nadzieję, nie klasistowskim. Ja pracuję głównie z młodzieżą, której domy osadzone są tak zwanej jakby klasie ludowej, mówiąc tym językiem współczesnej socjologii. I przede wszystkim widzę młodych, którzy wychowywani są ze smartfonem w dłoni, którzy otrzymują ten smartfon jako zabawkę uspokajającą, uciszającą. A mając nieograniczony dostęp do sieci i do pełnej jej zawartości, próbują czasami wykorzystywać tę zawartość, żeby czytać sobie świat, żeby robić to, czego absolutnie szkoła nie robi, czyli żeby tłumaczyć sobie, objaśniać rzeczywistość, która wpycha ich raczej, tak jak powiedziałaś, w poczucie samotności, a nie w poczucie takie, o Jezu, wiem jak to robić, wiem, łączę kropki, wiem dlaczego tak się dzieje, wiem, że ta wojna i tak dalej, ale przede wszystkim nasiąkają emocjami, które... pośrednio związane są z rzeczami, o których powiedziałaś, wszystkie kataklizmy dziejące się tu i teraz, ale też nasiąkają treściami, które absolutnie nie powinny jakby mieć, ujrzeć, których absolutnie młody człowiek nie powinien oglądać. I takich młodych przede wszystkim widzę. Widzę młodych, którzy są samotni,
i lub rozdygotani. Widzę młodych, którzy mają problemy, bardzo, bardzo duże problemy ze skupianiem się, z taką uważnością, w ogóle taką budowaniem też relacji rówieśniczych, które są w pewnym momencie życia wiele istotniejsze niż relacje z rodzicami. Role, o których powiedziałaś, fajnie nazywając je garbatymi, widzę młodych, którzy nie mają żadnego fajnego wachlarza ról, w które mogliby wchodzić. Środowisko, w którym żyją, oferuje im tych ról kilka, parę i to są role, albo będziesz grzeczny i będziesz robiła to, czego od ciebie oczekujemy, no albo będziesz i tutaj, patrz, twoje doświadczenie, młodą matką, młodym ojcem, będziesz kopał rowy, to się jeszcze powraca jako taki zgrany motyw. I zobacz, trudno nie mówić o dorosłych, gdy widząc tych młodych, widząc to, z czym oni się szarpią, bardzo często nawet nie umiejąc tego nazwać, bo nasiąkają postawami, które zupełnie nieświadomie, jak można, mając 12-13 lat, coś świadomie nazwać, co się w tobie dzieje. Musisz mieć wsparcie dorosłego, który pomoże ci to nazwać. Widzę tych młodych zostawionych samych sobie tak naprawdę, samym sobie. I to właśnie, widzisz, na tym polega fajność też programu Równe Szanse, że uczymy dorosłych, jak tym młodym towarzyszyć, tak jak o czym mowa jest w tytule naszego dzisiejszego spotkania, gdy mówimy o towarzyszeniu. Kończąc więc, trudno jest młodym się towarzyszyć, ale dalej jest to możliwe. I możliwe jest otrzymanie metod, technik, narzędzi, które sprawiają, że to twoje towarzyszenie młodemu człowiekowi może być o wiele bardziej sensowne, efektywne i cały czas będąc towarzyszeniem bardzo potrzebnym. Ja za chwilę pokażę ten wasz filmik, który właśnie pięknie nagraliście o tym, jak młodzi mówią w ogóle o swoich problemach, co oni w ogóle o sobie mówią, ale też wcześniej sobie nawet wypisałam te różne, wiesz, zatrważające tak naprawdę procenty, 65% raport Młode Głowy UNAWESY, 65% młodych ludzi chciałoby mieć więcej szacunku do samych siebie, 58% czuje się często bezużyteczna, 46% ma skrajnie niską samoocenę. Według raportu DAF Self-Esteem 82% nie ma wysokiej samooceny i 60% czerpie źródło samooceny z social mediów. 82% mówi, że stres ich przerasta. To są bardzo wysokie wskaźniki. Zresztą poproszę cię, Dania, jakbyś wypuścił ten filmik wasz o problemach młodych, to może byśmy posłuchali też, co młodzi ludzie na ten temat mówią. To, że w pewnym momencie zaczęło się dziać wiele złych. Zaczęło się od COVID-u, no teraz wojna na Ukrainie, kryzys w Polsce, no i jest to takie niepokojące, że tak w pewnym momencie tyle złych rzeczy zaczęło się dziać naraz. Według mnie jednym z większych problemów młodych ludzi jest między innymi stres związany ze szkołą i wymagania związane ze szkołą, od rodziców i w ogóle odnośnie przyszłości. W teraźniejszym świecie dostrzegam przede wszystkim brak tolerancji względem młodych osób. Zauważyłam, że bardzo dużo osób nie toleruje tego, jak ktoś wygląda, jak ktoś się zachowuje, jak jest ubrany. Bardzo długo nie radziłem sobie z opinią innych ludzi. I dalej z tym jakby pracuję i dalej jest to dla mnie ciężkie. Jest kilka takich osób, które na przykład nie mają się do kogo zgłosić, albo też po prostu się boją. Boją się, że nikt ich nie zrozumie. Trudność rozmowy z dorosłymi, najbardziej ze swoimi w sumie rodzicami. Bo czasami bywa po prostu ciężko się otworzyć, pomimo że to są nasi najbliżsi. Wydaje mi się, że dorośli właśnie nie do końca rozumieją te problemy i że czasem to lekceważą. Oczywiście nie chcę tu stygmatyzować wszystkich dorosłych, bo wiadomo, że są większość. Uważam, że nie patrzy też tak naszymi oczami takiej świadomości. Często mi się wydaje, że mają jakby duże ego. No bo ty jesteś dzieckiem i się nie znasz na przykład. Każdego dnia praktycznie obawiam się, czy czegoś źle nie zrobiłem, czy czegoś źle nie powiedziałem, czy nie podjąłem złej decyzji. Poczucie bezpieczeństwa dostaję gdyby od moich przyjaciół, gdyż wiem, że mogę na nich liczyć, oni też mogą na mnie. Mam pasję tańczenie, gdzie jak tam idę, to wiem, że jakby tam jestem bezpieczna i że mogę siebie tam wyrazić. Tańcu. My młodzi uciekamy się właśnie często też do internetu. Szukamy tych bezpiecznych sfer dla siebie, jak i dla innych. Jeśli chodzi o internet i dorosłych, to strasznie niepokoi mnie, że oni są zamknięci. Wszystko jest złe w
za dużych ilościach. Ale internet był stworzony po to, żeby wprowadzać dobre rzeczy w życie ludzi i powinien być w tym kierunku wykorzystywany. Osoby dorosłe często mają przekonania takie, jakie nauczyli ich dziadkowie, rodzice. Pewnych rzeczy nie mogą zrozumieć, że teraz tak świat wygląda, że to, co kiedyś było za ich czasów, to dzisiaj jest nie do pomyślenia. Są tak jakby zacofani, że tak powiem, przez co no jakby tylko na określone tematy z nimi rozmawiam, a tak często z kimś w moim wieku, czy najbardziej z rodziny, to z moim starszym bratem. W internecie są tylko rzeczy kolorowe i pokazane tak naprawdę same dobre strony życia. Widzimy same pozytywy życia i jeżeli coś nam po prostu nie wychodzi, to jest załamanie. Myślę, że bardzo dużo osób jest samotnych w moim wieku i zamykają się tylko na świat internetu, który jest, no jak powiedziałam wcześniej, zakłamany. Obawiam się między innymi tego, że mogę sobie nie poradzić z tym stresem, z tą w ogóle. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co by było w przyszłości, bo jednak jest ten strach i z mojej strony niepewność, czy idę dobrą stroną, czy wybrałem dobrą drogę, czy podjąłem dobrą decyzję. Uważam, że jednak to zamknięcie w obecnych czasach jest na tyle wielkie, że mało osób dorosłych potrafi to zauważyć. I przez to jest też tak mała pomoc. Słuchaj. No i co, Gosia, powiedz, jak wyglądałaby szkoła, gdybyśmy pozwolili tym młodym ludziom mówić i dzielić się tym, co mają w głowach, na spokojnie, lepiej, stwarzając im przestrzeń? Lepiej, bardzo dobrze. Który ty jesteś rocznik? 77. A ja 79. Nie 1800. To podobny jesteśmy, jestem 7-9, ale tak właśnie, nie wiem jakie ty masz wrażenie, no, czy masz też wiedzę, ale ja mam takie wrażenie, że oni są mądrzejsi od czasów, kiedy ja byłam. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mam takie poczucie, że są dojrzalsi. Może to jest, wiesz, patrzę z perspektywy już jednak wielu lat, ale wiesz, bo ja mam taki dysonans ogromny, nie? Bo właśnie, mam taki dysonans związany z tym, że te dzieciaki naprawdę, wiesz, jakby żyją w takich czasach, kiedy bardzo dużo mogą wyrażać, kiedy mają tyle otwartych furtek na świat, nawet jak są z małej miejscowości, to wiesz, właśnie nawet ten internet, który ma swoje dobre strony, wiesz, gdzie mogą wejść, zobaczyć jak inni żyją, poszukać tych role model gdzieś indziej, inspirować się, gdzie nawet w tym żyjemy świecie trzy razy tak, tak, że gdzieś jest szansa, że może wystrzelisz w ogóle, nie? Zupełnie ten amerykański sen się spełni. Myśmy nie mieli tych szans, myśmy jak nie zdali matury, to było przesrane, jak nie dostaliśmy się na pierwszy rok studiów, to my nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, jeżeli planowaliśmy studia. Wydaje mi się, że tych szans jest tak dużo, że oni są kolorowi, że są jednak programy body positive. Jest jeszcze większe jest otwarcie na mówienie o tym, że masz inną orientację, przynajmniej w dużych miastach, no coś się dzieje z góry, wiesz, jakby ten świat się otworzył, a jednocześnie widzę młodych, dojrzałych, mądrych ludzi i widzę to też w swoim domu, nie? Tak samo. I którzy są dużo bardziej zestresowani, dużo bardziej samotni i wydaje mi się jakoś smutniejsi. Nie wiem, mam takie wrażenie, wiesz, mimo tego potencjału wielkiego, który wnoszą. Bredzę? Ja bym nie powiedział, że to jest mimo, Gosia. Ja po prostu mi się wydaje, że te rzeczy dzieją się równolegle. I ten potencjał, który mówisz, ma też swoją ciemną stronę. Nadmiar ról może też prowadzić do takiego poczucia, matko, tego jest tyle, a ja nie wiem, z czego mam wybrać. Bo na przykład nie towarzyszy mi dorosły, który inspiruje. Mimo wszystko gdzieś w pewnym momencie taśmociąg propozycji oferowanych przez internet jakby traci swój impet, traci też swoją atrakcyjność. Żeby ja widzę mnóstwo ról, ale nie mam jakby, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jak mam się, w czym mam się rozwijać. Nie mam, czym mam się skillować, dokąd mam iść, na jaki kurs pójść, żeby do tego miejsca dojść, które widzę, które postrzegam jako fajne i ciekawe. I gdyby szkoła była na temat, jak często lubię powtarzać moim młodym, którzy już po iluś tam latach pracy ze mną mają serdecznie dość tego tekstu, to właśnie tego byśmy się w szkole uczyli, tego, w jaki sposób ten potencjał wykorzystywać i nie stawać się ofiarą jego ciemnej mocy. Ci młodzi ludzie, koniecznie muszę to powiedzieć, ci młodzi ludzie na pewno nie byli jakby pierwszymi, lepszymi młodymi ludźmi. Ci, których słuchaliśmy, to byli ludzie z równe szanse. Oni przeszli przez projekty Równe Szanse. I trudno mi, trochę pouprawiam prywatę mimo wszystko, jako człowiek Równe Szanse, trudno mi nie słyszeć w tym, co oni mówią, efektu fajnego, sensownego wspierania młodych ludzi przez dorosłych.
fajnego wspierania przez mądrych dorosłych, którzy mają otwarte głowy, chcą się rozwijać, wiedzą, że żyjąc w kulturze opartej na ocenianiu i tak dalej, warto jest tego oceniania się oduczać właśnie po to, żeby stwarzać młodym bezpieczną przestrzeń przy sobie. Też koniecznie dodam. Proszę. Co to znaczy, że oni przeszli, jakbyś później się odniósł do tego, że przeszli program Równać Szanse i jak my możemy też z takiego projektu skorzystać, nie wiem, nauczyciele, szkoły, rodzice. To jest super wątek. Teraz będę mówił tak, że zastanę się nas wieczór. Jasne. Ja w ogóle powiem, że rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi. Ja siedziałem po drugiej stronie. Nie powiem z drugiej stronie kamery, bo kamery były dwie chyba, ale to było upalne sierpniowe popołudnie. Spędziliśmy w tym ciemnym pomieszczeniu dobrych 5 godzin i pod koniec tego nagrywania byliśmy naprawdę wykończeni. Teraz wysłuchałem i teraz o tym mówię. Czuję niesamowity wzrusz, bo od tego momentu, a to był sierpień zeszłego roku, mam cały czas w głowie tych młodych ludzi, z którymi rozmawiałem i o których myślę jako o tych, którzy mogliby nas nauczyć niesamowicie mnóstwo rzeczy, gdybyśmy po prostu pozwolili im mówić. A w Równać Szanse my przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby młodzi mogli mówić, żeby uczyli się mówić, w sensie takim jak najbardziej szerokim tego słowa znaczeniu. Żeby uczymy też dorosłych, jak wspierać w nazywaniu pewnych rzeczy młodych ludzi, w tym, co widzą wokół, ale też przede wszystkim, co się dzieje w nich samych. Zapraszamy młodych ludzi do tego, żeby w trakcie trwania kilkunastomiesięcznego projektu mogli doświadczyć pewnej zmiany rozwojowej, mogli wzmocnić swoje kompetencje społeczno-emocjonalne, których nie wzmocnią na przykład w domu, których nie wzmocnią w swoim życiu z powodu bardzo małej liczby interakcji społecznych, ponieważ żyją w małych miejscowościach. Program Równe Szanse, który jest w Polsce od 2000 roku, był przez moment w szkołach, jednak został ze szkół wycofany i w tym momencie, wycofany w tym sensie, że szkoły nie mogą jako podmioty do programu Równe Szanse się zgłaszać, nie mogą składać wniosków o dotacje na projekty realizowane w duchu Równe Szanse. Ale ci dorośli, których spotykam z organizacji pozarządowych, z kół gospodyń wiejskich, ostatnio również ochotniczych straż pożarnych działających w małych miejscowościach, to są właśnie dorośli, którzy przychodzą do nas i którzy czasami w bardzo bolesny dla siebie sposób, czasami ewidentnie przeżywając bardzo ogromne trudności, otwierają się na to, żeby nauczyć się tego, jak młodym towarzyszyć. Mhm. Program Równe Szanse jest adresowany głównie dla młodych z małych miejscowości, do takich do 20 tysięcy mieszkańców. Tak był wymyślony, ale my jako ludzie pracujący w Równe Szanse z dorosłymi bardzo często słyszymy głosy od super wspaniałych dorosłych koordynatorów i koordynatorek z różnych stron Polski, że być może nadszedł już czas na to, żeby pogadać o tym, czy Równe Szanse to rzeczywiście jest trafny tytuł, to zostawię na boku, ale czy Równe Szanse nie powinno być wpuszczone również do ośrodków większych niż 20 tysięcy, bo te wszystkie problemy, o których mówiłaś, te wszystkie trudności, z którymi mierzą się samotni młodzi ludzie, dotykają, no kurczę, nie tylko ludzi z wioski, czy też z miasteczka 7-tysięcznego, prawda? Ale do was się zgłaszają, po prostu mogą się zgłosić dzieci, ich rodzice, czy jakieś podmioty? Różne często to przede wszystkim konkursy dotacyjne, jeden z nich właśnie teraz trwa, w których można dostać dotacje dwa razy do roku. Małe granty to projekty 6-miesięczne, natomiast duże granty to jest dofinansowanie projektu 12-miesięcznego. To są projekty realizowane przez młodych ludzi, oparte na idei projektu społecznego, więc takiego, który jest realizowany w konkretnej przestrzeni, które doprowadza do pewnej zmiany być może w życiu młodych, w otoczeniu młodych ludzi. Taka jest struktura tego projektu, ale przede wszystkim celem projektu, który dostaje pieniądze z programu Równe Szanse, jest wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych młodych ludzi. Program Równe Szanse to są 4 cele. Projekty, które są składane w konkursach dotacyjnych, muszą w te cele się wstrzelić, muszą tak, a nie inaczej zaprojektowanych działaniach młodych ludzi, na te cele być ukierunkowane. Czego uczymy? Współpracy w zespole, uczymy rozpoznawania potencjału miejsca, w którym się żyje. Uczymy również w obszarze takiej samoświadomości dostrzegania swoich mocnych stron i ograniczeń. Uczymy nazywania też od niedawna, uczymy dorosłych, jak nazywać, jak pomagać młodym ludziom w nazywaniu emocji, których doświadczają, ale też w dostrzeganiu zmian, które ich zachodzą. Wszystko to odbywa się przede wszystkim w drodze samodzielnego działania młodych ludzi, w drodze uczenia się przez doświadczenie. Młodzież
powinna, tak, to jest nasze marzenie, to jest wersja idealna, powinna być w grupie, która ten projekt planuje, powinna być w grupie, która wymyśla działanie, które ubiega się o dotację, a potem młodzież samodzielnie realizuje działania wynikające z tego projektu. Co to może być? Budowa miejsca dla młodych we wsi, którego, jak wszyscy wiemy, których to miejsc jest mało. Mamy wszędzie kamery, mamy wszędzie nadzór, mamy wszędzie inwigilację i kontrolę, ale nie mamy absolutnie miejsc dla młodych, w których tak jak my kiedyś możemy, oni mogą pobyć sami po prostu. Wszystko w imię fałszywie rozumianego bezpieczeństwa. Młodzi wystawiają sztuki teatralne, wydają gazety, robią podcasty, robią wyjazdy. Pojawiło się pytanie o przykład takiego projektu. Znajdziecie je na stronie programu Równe Szanse. Tam jest mapa projektów z całej Polski i słuchajcie, tak naprawdę sky is the limit, nie ma tutaj jakiegoś, nie ma tutaj jakichś ograniczeń. Ostatnio są modne tematy eko, więc młodzi bardzo mocno w eko idą, ale tak naprawdę temat równe szanse jest, nie chcę, żeby zabrzmiało to źle, drugorzędny. On musi być fajny, musi sprawić, że zażre, że młodzi będą chcieli w to iść, że pójdą w to działanie i utożsamią się z nim. Mówiłaś, Gosia, przytaczając te fatalne statystyki. Z czym związana jest samoocena? Z czego wynika, znaczy wysoka samoocena, z czego wynika w ogóle poczucie sprawczości i wpływu na rzeczywistość, z którego żyję? Z tego, że mogę przetestować swoje siły w jakimś działaniu autonomicznym, samodzielnym, że nie jestem tylko biednym wykonawcą czyichś rozkazów, że nie jestem traktowany jak pendrive, na którego w szkole ładuje się kolejne gigabajty, z których się potem mnie odpytuje. To, co znaczy nam w programie Równe Szanse zależy, to młodzi wchodzący w różne interakcje społeczne, młodzi ludzie uczący się, jak współpracować ze sobą, jak rozwiązywać konflikty, uczący się, że konflikt nie jest niczym złym, że najlepiej w imię dobrego samopoczucia i pośpiechu i czasu dorosłych nie zamiatać go pod dywan, tylko po prostu usiąść i rozmawiać. Rozmawiać, 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 rozmawiać. Tego uczymy młodych ludzi, to słyszeliście, jak oni to robią, jak potem mówią, ale też tego uczymy dorosłych. Naprawdę, ja sądzę, w ogóle mój cały ból, wiadomo czego, też wiąże się z tym, że tutaj Gosia nie mogłaś ściągnąć co najmniej po prostu dziesiątki fantastycznych koordynatorów i koordynatorek z całej Polski, różnych Andrzejów, Kamilów, Beat, Ani, które towarzyszą tym młodym przez wiele, wiele lat, bo jak raz się wejdzie do równe szanse, to już po prostu nie można z niego wyjść. Ale też myślę sobie, tak jak opowiadasz o tym programie, też Państwo tutaj piszą, że są zachwycone, że piękna akcja w ogóle, piękna idea, też o takim odczarowywaniu trochę rzeczywistości, prawda? Bo jedno to jest taki dla młodego człowieka, to co mówisz, budowanie poczucia sprawczości, wpływu, nie super ważne dla samooceny, prawda? Takiego sprawdzania się i testowania doświadczeń różnych też przy kształtowaniu jego tożsamości i poszukiwań przy małym, ubogiej ofercie na przykład, którą mają wokół siebie. Ale jeszcze jedna rzecz, to jest tkwienie w tym systemie właśnie, o tych rolach trochę mówiliśmy, nie? W takich schematach sztywnych, w tych rolach, z których trudno się wyrwać, szczególnie kiedy młodzi ludzie mają trudno w domu na przykład, kiedy jest bieda i idą do szkoły, ta bieda się za nimi ciągnie, bieda się ciągnie też na poziomie takiego społecznego postrzegania niestety. Mm-hmm. I tkwienie alternatywne z zupełnie innej sytuacji, ono może przerwać ten łańcuszek kompletnie, ono może ich wyrwać do marzenia, tak jak ja zawsze mówię, wystarczy, że raz weźmiemy dziecko, które w przedszkolu nawet, bo zobacz, w przedszkolu dzieci, które są nieśmiałe, grają drzewa, nie? A weźmy, na odwrót zróbmy na odwrót, niech drzewo zagra główną rolę. To jedno doświadczenie, gdzie ono zapamięta, że biją brawo, to ta przyjemność z braw, ona się zapisuje w pamięci nieświadomej i dziecko być może przez całe życie później mieć to, jakby dążyć podświadomie do tego, żeby jeszcze raz powtórzyć te brawa. I to o tym mówię właśnie, że to alternatywne doświadczenie, które im dajecie szansę przeżyć, ono może, wiesz, budować w ogóle inny punkt odniesienia dla tego człowieka, kompletnie poza jakby środowisko, z którego wyrasta. To jest przepiękne moim zdaniem. W Równe Szanse jedną z metod, których ważność podkreślamy w pracy z dorosłymi, z koordynatorami i koordynatorkami, o których wspomniałem, jest taka idea pozwalania młodym na wchodzenie w różne role. Tego, że realizując zadanie 6-miesięczne, 12-miesięczne, to jest szmat czasu w życiu młodego człowieka, to jest cała epoka.
chcemy, zależy nam na tym, żeby oni wypróbowywali swoich sił w różnych kontekstach, w różnych zadaniach, pracując w różnych małych, zmieniających się osobowo zespołach zadaniowych. Zależy nam również, mówisz o efekcie wow, gdy drzewo zbiera brawa, zależy nam również na tym, żeby młodzi ludzie byli, tutaj takie pojęcie, które perwersyjnie lubię, byli dostrzeżonymi przez społeczność lokalną aktorami i aktorkami swego sukcesu, żeby mogli pokazać, odczarowując, tak jak to fajnie powiedziałaś, w ogóle młodzi bardzo lubią tę metaforę, doświadczyłem tego niedawno, potem możemy o tym pogadać, odczarowując rzeczywistość, w której żyją, pokazując dorosłym, hej, możemy to, możemy to, możemy to, jeszcze możemy tamto, możemy wam chętnie pokazać, ale jeśli będziemy mieli ochotę, bo tak naprawdę niczego nie musimy. I to jest w ogóle niesamowite, gdy po prostu się widzi ich takich, a później dorosłych panie od matematyki, które mówią, ojej, nie wiedziałam, że wy takie fajne rzeczy robicie, a później, hej. I to się wszystko dzieje w równe szanse. Przed chwilą pani Paulina zapytała, w jaki sposób wejść program. Najlepiej wejść program, mieszkając w małej miejscowości do 20 tysięcy, pracując z jakąś organizacją pozarządową, z jakąś fundacją, stowarzyszeniem albo zakładając własną, można też zgłosić się jako koordynator chętny do pracy z grupą młodzieżową do jakiegoś domu kultury, do biblioteki. O! Oddzielne spotkanie powinniśmy poświęcić temu, jaką robotę robią domy kultury, biblioteki, produkując fantastycznych dorosłych towarzyszących młodym ludziom. Gdzie robią? Nie ma te... Robią dorosłych, którzy nie oceniają, którzy robią, dają do pracy fantastyczne bibliotekary, sorry, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, to jest z czułością powiedziane, które po prostu nie oceniają młodych ludzi, którzy nie produkują tekstów, do których młodzi ludzie wracają, będąc już starymi ludźmi, tylko po prostu towarzyszą im, zapraszają, tworzą im przestrzeń, taką przestrzeń, w której oni mogą być sami, nikt ich nie kontroluje, nikt ich nie nadzoruje, tylko ludzie im ufają. Mhm. A młodzi przychodzą jeszcze do biblioteki? To jest świetne pytanie. Kolejne spotkanie, to tutaj w ogóle bardzo chętnie podsunę ci niesamowite koordynatorki, które pracują w bibliotece, koordynatorów w bibliotekach w całej Polsce i dzięki którym działaniom młodzi przychodzą do biblioteki. Mało tego, tak modelowo, jak to się w Szwecji dzieje, ich bycie w bibliotece powoduje, że w pewnym momencie z nudów sięgają po książkę, a w pewnym momencie nawet ją wypożyczają i sądzę, że tutaj Równe Szanse robi lepszą robotę dla promocji czytelnictwa niż szkoła. Znowu. Słuchaj, Michał, czego ci młodzi ludzie potrzebują od nas dorosłych, twoim zdaniem? To by brzmiało, Gosia, to jeszcze raz, powinniśmy znowu oddać młodym głos, tym, których puściłaś parę minut temu. Potrzebują przede wszystkim spokoju, cierpliwości. Potrzebują tego, żeby w pracy nad własnymi emocjami, w pracy nad tym, co się w nich dzieje, a no, dorastanie nie jest łatwym kawałkiem chleba i warto cały czas to podkreślać, potrzebują kogoś, kto zamiast ich krytykować, oceniać, ładować tymi tekstami sprzed 300 lat, o których mówiliśmy wcześniej, będą przy nich cierpliwie w taki sposób, w jaki młodym to będzie potrzebne. Będą czasami bliżej, będą czasami dalej. Będą tworzyli przestrzeń, w której młodzi będą mogli być samotni w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo samotność czasami jest młodym ludziom potrzebna, ale będą też, gdy zadzieje się kryzys i wtedy zamiast oceniać i mówić, a nie mówiłem i tak dalej, będą wtedy obok, żeby, gdy emocje się już uspokoją, żeby móc o tym na spokojnie pogadać. Ja myślę, że po prostu... Poczucia, że ta nasza dorosła obecność w ich życiu dzisiaj, w dzisiejszych czasach nie ma środka? Bo ja mam takie poczucie, że nas albo nie ma, no bo my jesteśmy pokoleniem rodziców nieobecnych też. My bardzo dużo wiemy, my mamy dostęp do źródeł, my mamy dostęp do edukacji, zmieniło się postrzeganie potrzeb młodego człowieka, my mamy dostęp do tej wiedzy, my mamy raporty, my jesteśmy przytłoczeni oczekiwaniami wobec nas jako rodziców, ale my nie znajdujemy na to czasu, nie traktujemy tego jako priorytet, my od tego uciekamy, my fizycznie nie jesteśmy obecni z dziećmi, to jeden jest skrajny biegun, a drugi jest taki, że jesteśmy tak zaangażowani właśnie, jesteśmy takie parasolki,
parasole ochronne rozciągamy, że no, przytłaczamy tą swoją obecnością, może z poczucia winy, tą kompulsywną, rozumiesz, która nadrabia te nieobecności. Ale ja mam wrażenie, że nie ma środka, rozumiesz? Myśmy nie wypracowali obecności środka. No, wymyśliłam teraz taką nazwę, ale nie ma obecności środka. Rodzice naprawdę balansują między takimi, wiesz, kompulsywnymi zachowaniami w stosunku do. No bo święte słowa, dzięki ci za nie. Ja za chwilę zrobię sobie tego pomościk do równe szanse, bo tam w moim odczuciu, jeśli chodzi o pracę dorosłych, środek jest. Natomiast no powiedz, jak to jest? Gdzie wzmacniać kompetencje rodzicielskie? W jaki sposób? Gdyby szkoła była na temat, to może zamiast tak. kończąc szkołę z pakietem informacji o literaturze XIX wieku i o tym, dlaczego czyn Ordona miał jednak mimo wszystko niesamowite znaczenie, pozdrawiamy Ordona, gdziekolwiek jest. Gdyby ludzie tworzący podstawy programowe, dla których mam nadzieję jest specjalne miejsce w piekle, zostali w pewnym momencie odsunięci od tej roboty, to może w szkole uczylibyśmy się tego, jak bezpiecznie się komunikować ze sobą nawzajem, jak przyglądać się zmianom, które w nas zachodzą, w jaki sposób tworzyć wspólnotę, jaką mamy umowę społeczną w 2023 roku w Polsce, co ją wypracowało, szkoła to 89, nie. I wtedy może, gdyby rodzice, o których mówisz, byli wzmocnieni jako po prostu ludzie, tacy umiejący nazwać to, co się w nich dzieje, umiejący świadomie budować swoje życie i relacje, a ja sądzę, że tak, to jest taki pakiet podstawowych skillsów, jakie możemy wynieść ze szkoły. Kończąc szkołę w wieku lat 18-19, sądzę, że możemy się tego w szkole nauczyć. Szkoła jest idealnym laboratorium do tego, żeby się przyglądać temu, co się z tobą dzieje w relacjach społecznych. Także rodzice nigdy w życiu się tak nie bali jak dzisiaj, wiesz, być rodzicami, że to jest totalnie zagmatwany problem, bo przez te oczekiwania, które są wobec rodziców, matek, te matki, prawda, te całe, wiesz, ten dzieciocentryzm, który nastąpił teraz i to oczekiwania też na rodziców, to oko, które jest skierowane na rodzica, prawda, ono powoduje potworny poziom lęku i ta agresja moim zdaniem rodziców jest wytworzona z poziomu niepewności i lęku tak naprawdę. Oni nie mają źródeł wsparcia, oni się wzajemnie nie wspierają, oni się boją potwornie swoich błędów, oni mają poczucie winy, że są nieobecni i oni są też najbardziej samotni, moim zdaniem to jest najbardziej samotne pokolenie rodziców, jakie jest. I ciągle żyjący w przekonaniu, że jeśli nie na żywo, ktoś w internecie po prostu wytknie im brak umiejętności, brak kompetencji, to że są w ogóle strasznymi rodzicami. W pełni się z tobą zgadzam. Co możemy z tym zrobić? Wiesz, myślę, że to też należałoby rozkminiać na oddzielnym spotkaniu. Natomiast wracając do równe szanse, my też pokazujemy dorosłym, chcącym koordynować grupy młodzieżowe, realizujące projekt w ramach programu. No właśnie, my też pokazujemy. Pytają wszyscy, gdzie się można zgłosić. Zaraz odpowiem na to pytanie. My też pokazujemy dorosłym, w jaki sposób mówić do rodziców, żeby rodziców trochę jakby nie tyle uspokajać, nie tyle nimi manipulować, ale też żeby pokazać im korzyści płynące z uczestnictwa młodych w programie. Pokazać im to, że udział w 6-12-miesięcznym projekcie da młodym ludziom często więcej fajnych rzeczy rozwojowych niż na przykład praca, nauka w szkole. Niemniej też na taki problem napotykamy. Przeciążenie młodych ludzi, o których ci fantastyczni młodzi, których słuchaliśmy parę minut temu, mówią, też się bierze z tego, że no, mimo wszystko możemy psioczyć na tę szkołę w nieskończoność, ale jednak ona jest dla większości rodziców jedyną dostrzegalną ścieżką po prostu kariery, której chcą dla swego dziecka. I to jest takie potworne, na to bym jeszcze Gosia dołożył, to, że rodzice widzą, że szkoła jest słaba, żyjemy w takim pełzającym kryzysie niesamowitym publicznej szkoły, na różnych obszarach się rozlewającym, ale no co, jaką alternatywę ma rodzic? No edukacja domowa, która ostatnio no, szybuje, jeśli chodzi o statystyki popularności, ale mimo wszystko, żeby edukować w domu, trzeba też być rodzicem, który wie i nie boi się tego, kto to umie robić. I stąd też ta edukacja domowa nie da takiego realnego doświadczenia, wiesz, no, reakcji. Nie odtworzysz tego w żaden inny sposób. Ja rozumiem, że są uzasadnione tutaj jakby przypadki, kiedy jest edukacja domowa, ale mimo wszystko, jak się zderzam jednak z takimi dziećmi, które pięknie są wychowywane w tej edukacji domowej, no to nie da się odtworzyć, wiesz, no, środowiska, w którym trzeba przetrwać, no bo jakby życie to jest też przetrwanie czasami w trudnej rzeczywistości, która jest wokół mnie, tak? Wywalczenie sobie pewnych rzeczy. No, rodzic nie stworzy warunków takich, w których koleżanka się obrazi na tydzień, klasa wykluczy na chwilę, a będzie się trzeba o coś postarać bardziej. No, nie da się tego odtworzyć w warunkach domowych.
Ale na to wszystko nałożyłbym jednak ten filtr, żeby zdecydować się na edukację domową, albo trzeba już naprawdę mieć takie wrażenie, że się przyciśniętym do ściany i w szkole widzi się tylko wyłącznie zło i wtedy jest desperacja i może, tak jak ładnie to wcześniej powiedziałaś, ta desperacja może być szansą, natomiast przede wszystkim jest to jednak wyzwanie, którego rodzice też się boją i dołożyłbym ten lęk do tego pakietu lękowego, o którym mówiłaś wcześniej. Ale wracając to są do... rodzice, dla których każda szkoła jest niewystarczająca, wiesz o co chodzi, to wcale nie jest kwestia tego, że są przyparci do muru, tylko uważają, że każdy w ogóle i moim zdaniem ich poziom lęku albo ich poziom narcyzmu jest tak wysoki, że uważają, że żadna szkoła nie zaspokoi potrzeb ich dziecka, rozumiesz? Powiedziałbym raczej projektu dziecko nie zaspokoi. A to nawet nie potrzeb dziecka, tylko ich potrzeb. Ale to wiesz, to jest jakby do innego rozpoznania. Wspomniane przypadki, prawda? Kiedy rzeczywiście system może skrzywdzić po prostu dziecko, jeśli nie mamy takiego systemu wokół siebie, który by dziecku odpowiedział. Ale szkoła, wiesz, no szkoła jest niedoskonała, ale szkoła daje no, takie doświadczenie, które jest super niezbędne do życia w ogóle, więc my musimy szukać jakichś środków, żeby tą szkołę wspólnie stworzyć. Wiesz, moje dzieci chodziły do państwowych szkół w ogóle, mimo że było mnie stać i mojego męża byłego na to, żebyśmy im zafundowali szkołę prywatną, ale myśmy chcieli Mikołajka i inne chłopaki, pamiętam, obydwoje gadaliśmy o tym, my chcemy, żeby one chodziły do normalnej szkoły, bo właśnie chcemy im tę normalność zafundować. Powiem ci szczerze, jestem super wdzięczna za to doświadczenie, bo ja mam wrażenie, że moje dzieci są to normalne i wiesz, tak na poziomie nawet potrzeb takich, wiesz, czy tam pod stosunku do różnych rzeczy, one są totalnie normalne, jakby widzą świat wielowymiarowo, mają przyjaciół z bardzo różnych środowisk, mi to tak totalnie cieszy, wiesz o co chodzi. I to nam dała szkoła. Jestem w szkole super wdzięczna w Podkowie Leśnej tutaj. Klara jest w liceum w Warszawie i to są absolutnie szkoły, Klara jest w Batorym, wiesz, który jest owiany w ogóle legendami, że tam, wiesz, i tak dalej. Super. Oddzielne spotkanie na Batorego, Gosia, koniecznie. Ja jestem zachwycona w ogóle Batorym, ale to już jakby inny temat, ale też jakby szkoła, czegoś nie dostaniesz, coś dostaniesz, prawda? Jakby... Tak, tylko pozwól, że ci wejdę w słowo. Zauważ, że to wszystko też mogło się zadziać dzięki temu, że śmiem twierdzić, że śmiem postawić taką tezę, że twoje dzieciaki miały też wspierający, przyglądający się uważny dom. Natomiast my bardzo często też mówimy o takich domach, o takich młodych. Nie idealizuj, ale okay. Natomiast nie rozwodzili się, robili różne rzeczy, wierz mi, naprawdę. Ale wiadomo, starali się. Równe szanse, wiesz, koordynatorzy i koordynatorki, właśnie wracając do myśli wcześniejszej, uczymy też tego, jak pracować z rodzicami, jak mówić do rodziców językiem korzyści, ale też jak wspierać tych rodziców, niekoniecznie poprzez organizowanie jakiejś sesji wsparcia z udziałem w triadzie koordynator, rodzic, młody, ale wiemy, że to, czego młodzi się nauczą, jeśli chodzi o mówienie o sobie, dostrzeganie zmiany w sobie zachodzącej, też wraca do ich domu. Były tutaj pytania o to, dwa, które mi mignęły. Czy program Równe Szanse może realizować biblioteka publiczna? Może, jeśli jest w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast pytanie, w jaki sposób zgłosić jako koordynator? Tak jak powiedziałem, rozejrzyjcie się w okolicy, w waszych miejscowościach, najlepiej do 20 tysięcy mieszkańców, czy jest jakaś organizacja pozarządowa, instytucja kultury, biblioteka, centrum kultury, dom kultury, straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, do nich możecie uderzyć i zaproponować im, jeśli macie takie zasoby, chcecie pomagać, super, możecie zaproponować swoją pomoc przy byciu koordynatorem, koordynatorką takiego programu. Poszukajcie też młodych, uderzcie przez nich z małych miejscowości. Są dzięki temu, że Kuba z naszego zespołu robi fantastyczne rzeczy, jeśli chodzi o komunikowanie programu. Pozdrawiamy Kubę. To widzicie go. Możecie zobaczyć to, w jaki sposób, na przykład jest cała strona dedykowana z okazji trwającego właśnie konkursu, dedykowana do młodych, na której tej stronie mogą młodzi zobaczyć, co zyskają w programie Równe Szanse. Jeśli natomiast, i tutaj pytanie, jeśli mieszkacie w miejscowościach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a chcecie coś zaczerpnąć z tego, co program sobie przez 23 lata wypracował, jak mówi Paweł Walecki, szef programu, Równe Szanse lubi się dzielić. I całą taką metodologię tego, jak pracujemy z młodzieżą, na co zwracamy uwagę, jakby bez problemu też znajdziecie w naszych materiałach na stronie. Nawet przy okazji trwającego właśnie konkursu, ściągając dokumenty konkursowe, zobaczycie taki skrypt, który mówi o tym, na jakich postawach wśród młodych nam zależy, jakie postawy chcemy rozwijać, ale też czteropunktowy skrót metody, która w naszym odczuciu świetnie to robi, która prowadzi do młodych
niebojących się, młodych, nieżyjących w poczuciu samotności, młodych, mających poczucie sprawczości i młodych, Gosia, tak jak powiedziałaś wcześniej, młodych, którzy umieją przyglądać się całemu temu repertuarowi ról, jaki na nich czeka, bez lęku i bez poczucia presji i bez takiego poczucia tego, że kurczę, nikt mi w tym nie pomoże, a ja naprawdę nie wiem. Pani Kasiu, w dużych miastach nie. Program Równe Szanse... Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, może pieśń przyszłości. Ale też, Michał, wiesz, powiedziałeś na początku coś, co się powtarza w moich rozmowach z mądrymi ludźmi, w sensie tymi, którzy naprawdę zdają młodzież. To jest właśnie to, że ta rola, jakbym dzisiaj miała powiedzieć o dorosłych, to jest rola w dokonywaniu tego wyboru, jakby, bo właśnie to jest to, co ty powiedziałeś, to jest ta rzeczywistość, to jest ten wybór i zagubienie w wyborze z presją oczekiwań ogromnych, ze sztucznymi przykładami sukcesu z Instagrama i social mediów trzy razy tak, tak, prawda? Z amerykańskim snem, który się może zadziać, że nic nie zrobisz, ale po prostu pewnego dnia ktoś cię wyłoni i staniesz się gwiazdą, influencerem, pluniesz na ekran i zaplunąłeś najlepiej i stałeś się najlepszym influencerem i zarabiasz milion dolarów. I w tej całej propozycji życia nie ma nie ma kogoś, kto towarzyszy i podpowiada, albo jest takim towarzyszem jakby w tym całej palecie wyboru. To jest dla mnie kluczowa dzisiaj, słuchaj, tak to czuję po prostu, jakby jak już to zaczęłaś opowiadać na początku, to ja poczułam, że to, nie wiem czy ja znam odpowiedź, ale oczywiście oprócz naszej, jako psycholog mogę powiedzieć, bezwarunkowej miłości, akceptacji, tego fundamentu, którym ja tu na kawkach powtarzam milion razy, nie, że to jest rodzic, to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie możesz to dostać, potem w związku żadnym już tego nie dostaniesz nigdzie, tej bezwarunkowości, prawda, miłości. Więc to jest to, co możemy dać, ale jako dorośli towarzyszący, nie? Jako nauczyciel, jako rodzic, który przygląda się koleżance i czasami może pomóc też tam, bo tam nie ktoś nie wyrabia na zakrętach, nie? I może być tym dorosłym właśnie, który tam po prostu da tą iskrę akceptacji, pomocy, ale to jest ten wybór w ogóle, który jest wszechobecny i ten nacisk społeczny i te oczekiwania, które sobie tworzą. I z tego moim zdaniem jest ten ogromny ich stres, zagubienie i samotność, tak mi się wydaje. W sumie powtarzamy już to, co mówiliśmy wcześniej. Ja mogę tylko powiedzieć, że dokładnie właśnie tak jest. I w tej roli dorosłego, którą teraz podsumowałaś, zbierając to, o czym mówiliśmy wcześniej, dokładnie jest też, to jest moja wizja. To jest, ale to też jest uwalniające dla dorosłych, gdy dorośli zobaczą, że to, co narzucają nam wzorce kulturowe, to ten, co znajdujemy w swoim plecaku przyniesionym z lat naszej młodości, z naszych domów, że to niekoniecznie są rzeczy fajne, niekoniecznie musimy okładać zawartością tych plecaków naszych młodych. Możemy sobie ten plecak rozpakować, zobaczyć z tego bagażu, zobaczyć te rzeczy, które nas wzmocniły, zobaczyć te rzeczy, które nas osłabiły i poczuć, jaką mamy ulgę, gdy wyrzucamy to, wyrzucamy słowa pani od matmy, bo one nas nie zdefiniowały, one po prostu nas nie zrobiły. Robi natomiast nas spokój, jak i dzięki temu ostatnio dużo fajnych książek pojawia się dotyczących samoregulacji, której możemy młodych uczyć, jeśli chodzi o pracę na swoich emocjach i takie też rozpoznawanie z różnych stresorów. Szkoła w moim odczuciu jest jakby głównym rozsiewaczem stresorów i tam bez przerwy powtarza się wątek tego, że spokojny dorosły to jest spokojny młody, ale spokojny młody i tutaj wraca ta energia, to jest spokojny dorosły i po prostu dostajemy te swoje mózgowe Wi-Fi'e i po prostu dzięki temu po prostu wokół może się palić, walić, może być po prostu tragedia, ale tak jak Gosia, ty to powiedziałaś, my mamy wypracowane taką relację, takie bezwarunkowe sobie przy sobie bycie, że po prostu dokładnie te wszystkie straszne rzeczy stają się o wiele mniej straszne. Ja tu specjalnie wrzuciłam Zuzię, która często jest na moich kawkach, bo jestem ciekawa właśnie, że mam wrażenie, że pan Michał ma dużo więcej mocnych rzeczy do powiedzenia, ale jak jest łagodzony przez mój... Ja mam optymistyczny, widzę, stosunek do szkoły. Ale wiecie co, dlaczego? Bo ja, Michał, mam takie poczucie bardzo... Ja w ogóle mam poczucie sprawczości, ale ja mam takie poczucie jako rodzic już prawie dorosłych dzieci, gdzie przeszłam przez ten system i to też system szkoły państwowej, że my bardzo wiele rzeczy współtworzymy i że my rodzice... My rodzice, ta roszczeniowość nasza już nie wynika tylko z tych czasów, w których żyjemy, ale też wynika z takiego niechęci do zaangażowania się i takich oczekiwań właśnie, że szkoła mi da
i wiesz co, i widzę, i naprawdę jeszcze chyba mi się nie zdarzyło, żebym wyszła z jakąś inicjatywą, wiesz, i chciała coś zrobić, żeby to się nie udało w szkole zrobić, nawet z trudnym nauczycielem, nawet z niedowiarkiem. Jak się chce coś zrobić, fajną wycieczkę, jak się chce dzieciom zapewnić fajną lekcję, jak się chce przyjść tym dzieciakom opowiedzieć o różnych rzeczach. Ja się nigdy, Michał, tak nie stresowałam, jak u mojej córki w liceum pod koniec zeszłego roku, kiedy przyszłam opowiedzieć o tym, kiedy należy sobie pomóc jako psycholog. No wiesz, to jest mega stresujące, kiedy twoja córka na ciebie patrzy, ona cię tam nie chce de facto, ale ja sobie pomyślałam, kurde, no dla kogo mam to zrobić, jak nie dla niej, nie? Ale wiesz, jakby każdy z nas, każdy, myśmy w zeszłym roku, ja zrobiłam taką rundkę, żeby każdy powiedział, co może ofiarować tej klasie, nie? No bo tam są prawnicy, tam są ludzie, którzy mają plantację jabłek, tam są ludzie, którzy są właśnie nauczycielami, którzy są z biblioteki, czytają książki, super się znają na książkach. Kurde, my jako wspólnota, rozumiesz, jako społeczność moglibyśmy stworzyć te warunki dla naszej klasy. Ja nie mówię, że nie uzdrowimy systemu, ale my moglibyśmy spowodować jako rodzice, że trochę lepiej, ciekawiej i łagodniej oni wszyscy przejdą nawet tę najgorszą szkołę, w której są, słuchaj. Nie wiem, no mam poczucie współtworzenia, wiesz o co chodzi, nie? No, to dla mnie to jest kompetencja. Dla mnie to poczucie współtworzenia i też wynikająca z tego umiejętność angażowania się i też świadomość roli, znaczy ważności tego angażowania się, dla mnie, Gosia, to jest kompetencja, której rodzice naprawdę nie muszą sobie rozwijać, nie muszą, w sensie nie powinni, bo powinni, ale też nie mieli do tego okazji. Gdyby szkoła była na temat, to może uczyliby się angażować, sprawy ważne, uczyliby się budować wspólnoty mniejsze i większe, nie graliby tylko do swoich bramek i nie byli tylko zorientowani na ja, żeby przetrwać w rzeczywistości. Rzeczywistość jest straszna, rzeczywistość jest dżunglą, ale od czegoś ta dżungla się bierze. Czyli szkoła jednak nie daje takiej możliwości, że szkoła... Ja sądzę, że zobacz, mówiłaś wcześniej, dlaczego o tym, mówiliśmy o tym łączeniu kropek. Kurczę, gdy w 2016 wyszło to, że Trump wygrał wybory dzięki botom, to w szkołach skandynawskich pojawiły się bloki przedmiotów uczących rozpoznawać fake newsy, odróżniać je od prawdziwych doniesień. 2016, w 2023 roku w Polsce mamy pisane coraz bardziej bełkotliwie z roku na rok kierunki polityki oświatowej. Ręce opadają, gdy się to czyta. Pani Zuzanna ma rację, mógłbym mówić nieskończoność złe rzeczy o szkole, ale cieszę się, że mam ograniczenia, bo też po pierwsze nie po to się dzisiaj spotkaliśmy, żeby o tym mówić, a po drugie w pełni się zgadzam z tym, że jako rodzice, że rodzice powinni się angażować i że to jest jeden z tych cyngli, który uruchamia zmiany. Tylko naprawdę rozumiejąc, jakby to, dlaczego tak się nie dzieje, skąd, albo inaczej, dlaczego rodzice się nie angażują, bo na przykład ciągle jeszcze pamiętają swoje doświadczenie szkolne, bo powtarzają tak. Swoim młodym, ze szkołą się nie wygra, nie ma sensu, słuchaj, ze szkołą się nie wygra, to jest ten... Wychowawca, który mówi z takiego poziomu, wiesz, jakby wyższego poziomu, z piedestału w ogóle, że to, że ja mam wrażenie czasami, że tam siedzą malutkie Zuzie, malutcy Tomkowie w ogóle, że my się regresujemy w tych salach, słuchaj, w ogóle samo to doświadczenie, że my w tych ławkach siadamy, do naszych traum, zobacz, że my mało tego, my siadamy i my siebie nie widzimy w ogóle, my plecy widzimy, my znamy plecy w ogóle, my z plecami przebywamy, nie? To zobacz, a wiele lat temu przy poprzednim rządzie najwyższym osiągnięciem ówczesnej ministry edukacji było to, była propozycja, żeby w szkołach ławki ustawiać w prostokąt albo w koło. Taką mamy rewolucyjną szkołę, słuchaj. Wpadliśmy na to po wielu latach. To właśnie, ale to się nie dzieje de facto. To się nie no dzieje. Nie dzieje się. Dlatego, Gosia, wracając i kończąc do szkoły, nauczyciele mają możliwości dokształcania się. Wiedza jest na kliknięcie, wiedza jest za darmożkę w większości i to oni po prostu są tym jakby środowiskiem eksperckim. Ciśnie system, ciśnie strasznie, ale też w wolności, w takim duchowym poczuciu wolności od systemu jest coś uwalniającego i kiedy po prostu poczuje się tę energię od młodych, który przestanie się tłuc tym systemem, kiedy poczuje się energię od rodziców, których pozwoli się wyjść, którym pozwoli się trochę jakby wyswobodzić z tych ról niekompetentnych, złych, ciągle ocenianych rodziców, pielęgnujących w sobie tę chłopięcość i dziewczęcość sprzed wielu, wielu lat, to wtedy po prostu wyzwala się coś, co się udziela wszystkim. I do tego no, cały czas ludzi namawiam, tym się też zajmuję, w różnych inicjatywach, które się angażuję i niepośrednio, ale nie bezpośrednio, ale oczywiście na tym też polega nasza praca z młodzieżą w Równe Szanse, żeby uczyć ich tego, żeby się po prostu mniej bali. To może zobaczmy na koniec jeszcze ten filmik właśnie o tym naszym programie i zaprośmy jeszcze raz wszystkich, słuchajcie, jeżeli ta dyskusja w ogóle, jakoś się po prostu podekscytowałam, ale dzisiaj ona będzie miała jeszcze
jeszcze bardziej mięsistą, po prostu będzie nas więcej, o godzinie 17 na stronie głównej Onet, na YouTubie Onet, na Facebooku Równać Szanse, do którego was zapraszam. Tam będzie streamingowany właśnie nasza debata, która będzie na żywo, też więc będziecie mogli ją oglądać właśnie od godziny 17. Będzie Fundacja Unaweza, Martyna Wojciechowska, będzie Joasia Flis, psycholożka, która robiła raport Mądre Głowy, będzie Michał. Ty będziesz na żywo, czy będziesz się łączył? Będę na żywo, zaraz wsiadam w pociąg i jadę do was. No to będzie na żywo, Michał. Ja będę to prowadzić, także was bardzo serdecznie zapraszam. Będzie bardzo wielu fantastycznych ekspertów. Będzie Janusz Szwertner, dziennikarz Onetu, który napisał bardzo fajne, piękne reportaże, właśnie podjął jakby dyskusję o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Myślę, że będzie bardzo wielu fajnych ekspertów, a teraz chciałam wam puścić właśnie filmik, żebyście zobaczyli, o czym to będzie i o tym właśnie, jak działa program Równe Szanse, Równać Szanse. To jest mit, że są złe emocje. Każda emocja jest nam potrzebna. One mają głęboki sens ewolucyjny. Nie mają dużych potrzeb, jeśli chodzi o kontakt z drugim człowiekiem. Po prostu chcą być wysłuchani i potraktowani poważnie. Zadowolenie z tego, jak wygląda ich życie towarzyskie, ich życie społeczne, spadło o około 13-15%. Rodzic, który nie został przygotowany w żaden sposób, żeby być rodzicem. Nikt nie zaakceptował to, że ja mogę się tak czuć. Może ja nie jestem wystarczająco dobrym rodzicem, skoro moje dziecko zachorowało na depresję. Nie wiesz? Super. Jak nie wiesz i się dowiesz, to się rozwiniesz. Jesteśmy na początku tej drogi do zmiany, do poprawy jakości życia młodych ludzi w Polsce. No właśnie, 19 września jest dzisiaj, godzina 17 jest niedługo, Michał wsiada do pociągu, przyjeżdża. A skąd ty przyjeżdżasz? Z Gdyni. Z Gdyni przyjeżdża. Czy wszyscy fajni nauczyciele są w Gdyni? Jest Przemek Staroń, jest w Sopocie, tak? Ty jesteś w Gdyni. To jak jakoś u was jest wylęgarnia fajnych nauczycieli? Geniusz miejsca. Chyba to może, ta morze chyba tak na was wpływa. Mm-hmm. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie, żebyście oglądali. Ta debata na pewno będzie zapisana. Ja będę też na swoich social mediach, będę później wrzucać wam linki, ale zapraszam was dzisiaj na 17. Z tobą, Michał, się widzimy. Dziękuję za ten poranek i za twoją mądrą głowę. A my jeszcze będziemy rozmawiać ze sobą dzisiaj po południu. A my się widzimy wszyscy albo dzisiaj o 17, albo dzisiaj i jutro o godzinie 8.15, więc dzięki wam za poranek i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Pa, pa.